Jest 18.30, Jarosław Lewandowski, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Na początek tematy dnia. Akcja szczepień. Ludzie bardzo chętnie, robiąc zakupy, korzystają z tych punktów, żeby zaszczepić się. Ostatnia szansa na powstrzymanie pandemii. Jak wszyscy byśmy się szczepili gromadnie, solidarnie, wtedy, kiedy powinniśmy się szczepić, byśmy pewnie byli już u końca epidemii. Staranowana latarnia w centrum Bydgoszczy. Kierujący zbiegł z miejsca kolizji przed przyjazdem policjantów. Kulturalne otwarcie sezonu. W tym roku prezentujemy muzykę od tej najdawniejszej, poprzez muzykę dawną, ale także właśnie kompozytorów dwudziestowiecznych. To wszystko trzeba zaplanować, to wszystko trzeba milion razy przepróbować. Najwyższa od blisko 4 miesięcy dzienna liczba zakażeń koronawirusem w kraju. Na COVID-19 zachorowało 797 osób, zmarło 14 pacjentów. Lekarze cały czas podkreślają, że jedynym skutecznym sposobem walki z pandemią są szczepienia. Według danych ministerstwa zaledwie niespełna 1% osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych koronawirusem. Kolejkę do kas zamienili na kolejkę po odporność. W przerwie od zakupów można było się zaszczepić w jednym z centrów handlowych w Bydgoszczy. Taki impuls. W najbliższym czasie też chcemy dużo podróżować po prostu, a w większości krajów no po prostu te szczepienia obowiązują. Zainteresowanie jest duże. Ludzie bardzo chętnie, robiąc zakupy, korzystają z tych punktów, żeby zaszczepić się przy okazji po prostu czy w weekend, czy w inne dni tygodnia. Szczepi się także młodzież. Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki szczepionkę przyjęła co trzecia osoba w wieku od 12 do 18 lat. Szkoła organizowała takie pogadanki też od początku roku, nie? To też już było, że jedna koleżanka u nich złapała i zachorowała w szpitalu, tak wylądowała, także no. Do szczepień w serii spotów na antenie TVP 3 Bydgoszcz zachęcają także sportowcy i ci, którym pandemia wywróciła życie do góry nogami. Rodziny miały utrudniony kontakt z krewnymi. To kosztowało ich dużo nerwów. Szczepienia, którym poddali się wszyscy nasi pracownicy, a także nasi pacjenci, są dla nas szansą na powrót do normalności. Tymczasem szpitale przygotowują się na wzrost liczby pacjentów z COVID-19, bo do tej pory zaszczepił się zaledwie co drugi Polak. W sobotę na COVID-19 zachorowało kolejnych 797 osób. To najwyższa dzienna liczba zakażeń od blisko 4 miesięcy. Według danych Ministerstwa Zdrowia zaledwie 1 na 100 w pełni zaszczepionych osób zaraża się wirusem SARS-CoV-2. Jak wszyscy byśmy się szczepili gromadnie, solidarnie, wtedy, kiedy powinniśmy się szczepić, byśmy pewnie byli już u końca epidemii. Mimo wzrostu zakażeń, uczelnie w regionie przygotowują się do przyjęcia studentów. Na Politechnice Bydgoskiej zajęcia mają się odbywać w pełni stacjonarnie. Miejsc w akademikach praktycznie już nie ma. Studenci bardzo się ucieszyli, że zajęcia będą odbywały się w sposób tradycyjny. Myślę, że chyba jest to oczywiste, bo mam nadzieję, że wróci trochę takie życie studenckie. Oczywiście w reżimie sanitarnym, ale mam nadzieję, że wróci. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Zmieniamy temat. Do groźnej kolizji doszło rano w centrum Bydgoszczy. Rozpędzone auto staranowało znak drogowy i zatrzymało się na latarni. Kierowcy szuka policja. Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 8. Kierowca rozpędzonego BMW stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w lampę. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, kierowcy już nie było. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał na chodnik i uderzył w lampę. Kierujący zbiegł z miejsca kolizji przed przyjazdem policjantów. Uszkodzony znak drogowy, lampa oraz niemal doszczętnie zniszczone auto to efekty zbyt szybkiej jazdy. Według nieoficjalnych informacji kierowca mógł być pod wpływem alkoholu. Policjanci ustalili już jego tożsamość. Pod wpływem alkoholu była 37-letnia kobieta, którą w piątek rano zatrzymali brodnicy policjanci. Kobieta wiozła do szkoły swoje 11- i 14-letnie dzieci. 37-latka została zatrzymana i przetransportowana do brodnickiej komendy, a dzieci przekazane pod opiekę krewnej. Funkcjonariusze zatrzymali kobiecie uprawnienia do kierowania pojazdami. Kobiecie grozi do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy. Karolina Kania, TVP 3 Bydgoszcz. Czasem lepiej zrezygnować z samochodu i wybrać rower lub autobus. Zachęcają do tego organizatorzy wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W Bydgoszczy dla mieszkańców przygotowano gry, wystawy i inne atrakcje promujące transport publiczny, rowerowy i pieszy.
Zamiast samochodu rower i to nie taki zwykły. Ten ma 3 koła i może zabrać nawet 80 kg bagażu. Siłą właśnie własnych mięśni z niewielkim wspomaganiem elektrycznym możemy się poruszać po mieście, będąc niezależnym od samochodu i niezależnym od korków. A do skrzyni zmieści się przynajmniej kilka sadzonek drzew. Można otrzymać drzewko jabłoni kolumnowej od nas, odmiana o czerwonych owocach. Można też porozmawiać z panią architekt krajobrazu, ona doradzi jak zaprojektować ogród, balkon, można porozmawiać z działkowcami. To jest bardzo dobre po prostu, bo w Bydgoszczy jest mało zieleni i po prostu tak, że można się wiele dowiedzieć, jakie drzewa sadzić, gdzie sadzić, po prostu żeby zieleni w Bydgoszczy było jak najwięcej. Pedałując można też na przykład wycisnąć pomarańcze czy banana i zrobić pożywne smoothie. Ograniczyć emisję dwutlenku węgla można także wybierając komunikację miejską. Te autobusy już nie wożą pasażerów, ale ich młodsze odpowiedniki czekają na bydgoszczan. Im mniej samochodów, tym miasto lepiej funkcjonuje. Mamy w tej chwili bardzo dużo buspasów. Przy każdej inwestycji, którą miasto organizuje, tworzone są nowe buspasy, którymi autobusy jadą bezkolizyjnie, nie stojąc w korkach. To wszystko razem łączy się w taki punkt edukacji o tym, że o naszą planetę możemy dbać każdego dnia, w każdej minucie, po prostu dokonując świadomych wyborów. I często przy tym robiąc coś dla zdrowia. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Kronikarze OSP w Toruniu. Najlepsi szachiści w Bydgoszczy. Opisują pracę strażaków i historię swoich społeczności. W Toruniu trwa ogólnopolskie spotkanie kronikarzy ochotniczych straży pożarnych. Kronikarz nie musi być czynnym ratownikiem, ale jego praca nie jest przez to wcale mniej ważna. To jest kronika Brzezinku, to jest OSP Myśliwiec. Niektóre liczą nawet kilkadziesiąt lat. Spisywane są w nich wszystkie wydarzenia związane z działalnością straży. Często są jedynymi tak dokładnymi źródłami informacji o przeszłości. My jako kronikarze, ci lokalni w tych małych miejscowościach, w tych naszych małych ojczyznach zapisujemy historię tego wszystkiego, co się właśnie tam dzieje u nas. Kronikarzem może zostać każdy. Wystarczy lekkie pióro i chęć dokumentowania historii. Moją przygodę z kronikami zaczęłam w wieku jeszcze praktycznie nastoletnim, bo mój tata, obejmując funkcję naczelnika, ja mając 15 lat, praktycznie będąc w szkole średniej, przyniósł mi kronikę i mówi: zobacz, ta kronika nie była już 2 lata pisana, mój poprzednik, który ją pisał, też zaprzestał, będziesz ty ją pisała. Kronikę stworzyłam w 2014 roku od podstaw. Musiałam dostać się do założycieli, do ich rodzin, pozyskać informacje, pozyskać zdjęcia. No nie było to łatwe. Ale udało się. Kronikarze z całej Polski wzięli udział między innymi w zajęciach praktycznych. Warsztaty, które wczoraj były, też pokazywały, jak ważne jest, żeby pielęgnować pasję, odkrywać te takie bardzo pozytywne motywy, które kierują kronikarzami, żeby dokumentowali historię swoich miejscowości. Związek OSP w tym roku obchodzi 100. rocznicę zjednoczenia ruchu strażackiego. Żebyśmy dzisiaj mogli z dumą obchodzić to 100-lecie, to musieli być kronikarze, którzy to wszystko udokumentowali. Zjazd kronikarzy w Toruniu potrwa do niedzieli. W Muzeum Etnograficznym odbędzie się wtedy spotkanie laureatów konkursów historycznych. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Symfonia Kadysz Mieczysława Weinberga zainaugurowała Bydgoski Festiwal Muzyczny. W ciągu najbliższych 3 tygodni melomani będą mieli okazję posłuchać różnorodnej muzyki. Magnesem są też nazwiska wykonawców. Ich długą listę otworzył wybitny dyrygent Jacek Kasprzyk. Inauguracyjny koncert 59. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego umożliwił słuchaczom spotkanie z wielką muzyką odkrywanego po latach Mieczysława Weinberga. Swoją ostatnią, 21. symfonię Kadysz zadedykował pamięci wszystkich ofiar warszawskiego getta. Ich tragiczny los oddaje nie tylko ekspresyjna muzyka, ale i wokaliza na sopran. Te emocje i to ludzkie cierpienie, które Weinberg zawarł w swoim materiale muzycznym, na samym końcu otrzymuje ludzki głos. Słyszymy, że to jest ludzkie cierpienie.
Choć Symfonia Kadysz powstała w 1991 roku, to na Bydgoskim Festiwalu Muzycznym wykonana została po raz pierwszy. Ale obok wielkiej symfoniki melomanów czekają inne muzyczne niespodzianki. Różne style, różne epoki. No, w tym roku prezentujemy muzykę od tej najdawniejszej, od muzyki klasztorów ze świętego wzgórza Athos w wykonaniu chóru patriarchatu rumuńskiego Evlogia, poprzez muzykę dawną, ale także właśnie kompozytorów dwudziestowiecznych. W tym roku na festiwalu obok polskich pojawią się także wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych i Rumunii. Muzykę możemy podzielić tylko na dwa rodzaje. Muzykę dobrą i muzykę złą. My, w co bardzo wierzę, prezentujemy tylko tę pierwszą. Z najwyższej półki muzykę znakomitą, niezależnie od tego, czy wykonywać ją będzie Carpenter czy też Kaja. Koncert inaugurujący 3-tygodniowe muzyczne święto spotkał się z gorącym przyjęciem widowni, która nagrodziła wykonawców owacją na stojąco. Zbliżenia Urszula Guźlecka. A jeszcze dzisiaj wieczorem długo oczekiwana premiera jednego z najsłynniejszych światowych musicali, jakim jest Bulwar Zachodzącego Słońca. Zrealizowane z wielkim rozmachem widowisko wyreżyserował Jacek Mikołajczyk, jeden z najbardziej cenionych reżyserów. Bydgoska inscenizacja jest zaledwie drugą w Polsce, za to pierwszą tak kosztowną w historii bydgoskiej sceny operowej. Wartka dramaturgia, wielka, wzruszająca muzyka Andrew Lloyd Webbera, do tego dziesiątki wykonawców, setki kostiumów, projekcje filmowe i wspaniała scenografia. To wszystko robi wrażenie, ale Hollywood, gdzie rozrywa się akcja, lubi przecież blask i przepych. Ciągle zmienia się akcja, przenosimy się tu do baru filmowców, jesteśmy w pięknym domu Normy, za chwilę znowu na planie filmowym. To wszystko trzeba zaplanować, to wszystko trzeba milion razy przepróbować i jeszcze nie wolno zgubić tego, żeby gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi zmianami, pomiędzy całą tą logistyką nie umknęły nam role aktorskie. Bulwar Zachodzącego Słońca to opowieść o fabryce snów, fascynującej, ale i niszczącej aktorów, których czas przeminął. Takich jak gwiazda filmowa Norma Desmond, mieszkająca w wielkim pałacu przypominającym filmową scenografię. Jest to opowieść o samotności wielkiej aktorki, która nie godzi się z tym, że już została odstawiona na boczny tor. Cały czas wierzy w to, że wróci na scenę. Atutem Bulwaru Zachodzącego Słońca jest różnorodna muzyka, której piękno podkreśla sprawujący kierownictwo muzyczne Krzysztof Herdzin. Jest i muzyka operowa tak naprawdę, szeroko czerpiąca ze spuścizny Pucciniego. Są nawiązania do niemieckiego ekspresjonizmu, do Mahlera, do Ryszarda Straussa, ale też jest muzyka swingowa, bardzo lekka, bardzo rozrywkowa. Dawno nie było spektaklu wzbudzającego tak duże zainteresowanie widzów. Bilety na 8 wrześniowych przedstawień zostały już wyprzedane. Chcę odkrywać świat na Piosenki inspirowane prozą pisarza i dziennikarza Jerzego Sulimy-Kamińskiego można było usłyszeć w 93. rocznicę jego urodzin. Wydarzenie pod nazwą Muzyczne Okruchy Pamięci zorganizowano przy Barce Lemara w Bydgoszczy. Potem szorowało się badewanne proszkiem Ata i napełniało ukropem. Słyszałam i bardzo dobre rzeczy i ładne te książki i dobrze ten pan pisały, także naprawdę. W tym roku zrobiliśmy urodziny muzyczne. Na bazie książki, która już była wydana w 2019 roku, panowie zespołu Cynamony napisali teksty i z tego powstała płyta. Jest to dla mnie wyjątkowa chwila, bo wiadomo i mam taką nadzieję, że bydgoszczanie pamiętają ojcu cały czas, ale te urodziny są jakby takim też przypomnieniem. Bydgoska literacka legenda. Znamy go z wielu książek, ale wszyscy bydgoszczanie, myślę, kojarzą Most Królowej Jadwigi, trylogię bydgoską, Na wskroś bydgoską, gdzie również gwara przechowała się z jednego pokolenia, przeszła na drugie. Okazuje się, że proza pana Jerzego inspiruje do dziś. Będą właśnie wyśpiewane teksty, inspirowane, co prawda innym tomem, tomem Okruchy Pamięci, ale są tam fragmenty bezpośrednio nawiązujące do tych motywów, które znamy z Mostu Królowej Jadwigi. Na rzece czasem wianki, a gwiazdy w niej o krok.
Pasjonaci wojskowości w Muzeum Twierdzy Toruń. Podczas pikniku można było z bliska podziwiać sprzęt i uzbrojenie, a do muzealnych zbiorów trafiły pamiątki po żołnierzach związanych z Toruniem. Sprzęt i pojazdy wojskowe na wyciągnięcie ręki. Dla uczestników pikniku w Muzeum Twierdzy Toruń to nie lada gratka. Wchodziłem na wojskowe sprzęty i trzymałem bronię. Zbiory Muzeum Twierdzy Toruń wzbogaciły się o niezwykłą historyczną pamiątkę. To album pilota Jana Szostaka, pilota 4. Pułku Lotnictwa, który stacjonował w Toruniu. Album jest skarbnicą wiedzy na temat pułku, a także Torunia sprzed 100 lat. Są zdjęcia i starego Torunia robione z pokładów tych samolotów, są eskadry samolotów, a także właściwie większość oficerów tego pułku. W zbiorach muzeum znalazły się także dokumenty artylerzysty z Torunia Józefa Dębskiego. Muzeum otrzymało m.in. patent oficerski i dokument potwierdzający awans na kapitana. Jesteśmy i zaszczyceni, i zachwyceni, że pamiątki po dwóch toruńskich żołnierzach, tak naprawdę znakomitych postaciach, trafiły do nas, do naszych zbiorów. Nowe eksponaty już niedługo będzie można obejrzeć na wystawie stałej muzeum. Toruń, Bartosz Stelmasik. Ponad 400 zawodników stanęło do rywalizacji finałowej edycji Pucharu Polski w szachach. Dzięki otwartej formule rozgrywek amatorzy mogli zmierzyć się z arcymistrzami. Turniej zorganizowano w Politechnice Bydgoskiej. Julia Antolak ma na koncie wiele sukcesów. W pierwszej rundzie szachów szybkich, czyli aktywnych, nie miała problemów z pokonaniem rywalki. Fantastyczna promocja, żeby zachęcić młodszych zawodników oraz tych powracających do szachów. Średnia wieku wśród 440 rywalizujących ze sobą szachistów to 27 lat. Organizator zawodów przekonuje, że grający w szachy mogą mieć aż o 80% lepsze wyniki w nauce. W Bydgoszczy szachy są niezwykle popularne. Jest tutaj mnóstwo osób uprawiających tę dyscyplinę, a także spotykamy się z wielką przychylnością władz, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu centralnym. Rywalizacje o Puchar Polski w szachach czy inne wydarzenia szachowe wspiera minister Łukasz Schreiber, który jako 10-latek zdobył tytuł mistrza Polski juniorów. Mieliśmy indywidualne mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn, elitę naszą szachową w Bydgoszczy. Mieliśmy takie, myślę, bardzo ciekawe, bardzo fajne zakończenie lata z szachami, które organizowała Gwiazda Bydgoszcz. Gościem specjalnym zawodów odbywających się w Politechnice Bydgoskiej jest między innymi wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej. Pula nagród finału PGNiG Termika Pucharu Polski wynosi 250 tysięcy złotych. Rozgrywki można śledzić w internecie. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. A jeszcze o sporcie teraz Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Doskonałe wieści przypłynęły z Kopenhagi. Dwa medale zdobyli zawodnicy z regionów kajakarskich Mistrzostwach Świata. Najpierw dwójka kobiet, Dominika Putto i Katarzyna Kołodziejczyk, obie z Zawiszy Bydgoszczy, zdobyła brąz na 200 metrów. Nieco później srebro wyłowili Kanadyjkarze. W wyścigu czwórek na 500 metrów polska osada dopłynęła druga. W jej składzie dwójka zawodników z Zawiszy, Aleksander Kitewski i Norman Zezula. Więcej o sporcie w serwisie o 21.40. Było o wodzie, to teraz jeszcze powiedzmy o Bydgoszczy widzianej z wody na szlaku związanym z dziedzictwem przemysłowym. Z takiej perspektywy mogli poznać miasto uczestnicy spływu kajakowego brdą z historią. Wypłynęli z Opławca, dotarli do przystani Zimne Wody. Uważam, że to jest ciekawe miejsce. Jak na Bydgoszcz jest to bardzo ładna trasa, spokojna, również dla osób, które nie mają doświadczenia na kajakach, każdy sobie poradzi. Pogoda nie jest najgorsza, a trasa naprawdę robi wrażenie. My bardzo lubimy spływać. No, to już taka mała tradycja, no, tu szefowie organizują. My się wpisujemy w to wszystko, lubimy płynąć, lubimy tą ekipę. Ja już dużo razy pływałem kajakiem, naprawdę lubię pływać. I mój tata i mój dziadek, którzy są tutaj ze mną, też lubią pływać kajakami. No jest to
też taki nasz rodzinny sport. Rekreacja ruchowa. Dzisiaj rzeczywiście cieszy ona się coraz większym powodzeniem. Rekreacja ruchowa plus do tego poznawanie miasta. Robienie czegoś innego niż tylko siedzenie w domu i oglądanie telewizji czy granie na komputerze w przypadku młodych ludzi. Rzeczywiście ona coraz częściej jest popularna. Coraz częściej możemy się wybrać, coraz częściej możemy obserwować niezwykłe walory przyrodnicze, historyczne naszego miasta. O pogodzie opowie teraz Państwu Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Dziś przez cały dzień towarzyszyły nam chmury i przelotne opady deszczu, ale mam dobre informacje, ponieważ jutro w regionie zdecydowanie więcej słońca. Natomiast przed nami jeszcze dość pochmurna noc z opadami deszczu na termometrach od 8 do maksymalnie 9 stopni. Natomiast jutro panowanie w pogodzie przejmie układ wyżowy, który, tak jak wspomniałam, zagwarantuje nam jutro pogodne niebo, a na termometrach od 13 do 15 stopni. Natomiast odczuwalna temperatura może być jutro nieco niższa przez silniejszy wiatr. A szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. Teraz to wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżenia o 21.30. Do zobaczenia.